Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Zobaczcie, jaka technologia, ja na wakacjach i jednocześnie na kanale. Także dziś Transport Fever, tak jak wam mówiłem, okres moich wakacji to będzie przygoda głównie z Transport Fever. Postanowiłem, że właśnie ten tytuł będziemy dalej rozwijać podczas mojej nieobecności, więc słowo stało się ciałem i nagrywam dla was Transport Fever. Dobrze, jaki plan? Skoro wakacje, no to dalej będę tutaj torował drogi na Mazurach, między innymi także północno-wschodnia część naszego pięknego kraju. Na pierwszy plan myślę wypuścić linię z Warszawy do Mławy, Olsztyna i kończąc na Bartoszycach. Także będziemy tutaj jechali do Bartoszyc. Dalej myślę, że w kolejnym, nie wiem, na pewno nie w dzisiejszym odcinku, ale będę chciał tutaj w końcu uruchomić dalej tutaj z Elbląga właśnie być może na Olsztyn, Giżycko, Ełk i tutaj połączyć z torami już wybudowanymi w ostatnim odcinku, w odcinku live'owym do Suwałk. Zastanawiam się tylko jeszcze, czy Iławę zahaczyć, ale może Iławę już sobie darujemy kolejowo i ewentualnie tylko z Grudziądzem połączymy jakąś linią autobusową, tak żeby również mieszkańcy Iławy mogli korzystać z naszych środków transportu. No dobra, czas wcielić plan w życie, także przebudowuję Warszawę, bo będę chciał, aby jednak to z tych oto peronów wyruszyły pociągi do Olsztyna. Póki co właśnie pociąg do Suwałk wyjeżdża z tego peronu, więc ja go przerzucę na skrajnie prawe. Warszawa-Suwałki, Warszawa Wschodnia, dajmy skrajnie prawe. To będzie siódme? Będzie siódme. Wszystko zadziałało. Puszczamy czas, już się pasażerowie przenoszą na tamten, a ja już likwiduję tutaj, znaczy likwiduję, na razie burzę te tory. O. Czekajcie, może troszkę wezmę muzykę, ściszę, żeby lepiej było słychać to same dźwięki gry. Jeszcze tylko zajrzę w ustawienia, szybciutko dźwięk podgłośnie ogólny i efekty dźwiękowe, natomiast muzykę troszkę, żeby sobie tam w tle leciało. Dobra, wznawiamy, jedziemy. Teraz tak, jednak chyba kurde będę musiał zapauzować, bo tutaj jeszcze pociągi jeżdżą i mają chyba nawet tutaj stację. Dobra, robimy pauzę. Tak, to jest ta linia do Łodzi, a ja muszę tutaj stąd wyjść, także jednak pauza się tutaj przyda. Dobra. Bo stąd wyjdziemy na te perony. O. Wiecie co, nawet jakbym na wprost jeszcze troszkę wypuścił. Chociaż i tak trochę skręcił. Nie, no to zróbmy tak totalnie na wprost. Także ja wiem, że przypuszczam, że muszę jeszcze tutaj. Tutaj robimy na wprost. O, w ten sposób. Nawet jeszcze może ciutkę da się wyciągnąć. Domyślam się, że teraz tutaj będą pociągi mocno zwalniały, ale i tak one tutaj się będą zatrzymywać właśnie przed stacją, więc tak czy siak zwolnią. Ok. I teraz te wyprowadzimy. Może nawet z tych wyjść. Dobra, nie da się, to się nie da. Tylko chyba ta droga będzie nam tutaj przeszkadzała teraz. Dobra, może się uda w ten sposób.
budowa nie jest możliwa. A to czemuż to? Pytam się, czemuż? No jednak tutaj widzę... A tu w ogóle są jakieś różne poziomy tego... Nie, dobra, słuchajcie, tu likwidujemy tą drogę. Na razie. Też niedobrze, bo tutaj nasze samochody jeżdżą. A to muszę zrobić jednak wygładzenie terenu. Pełne. Cały ten węzeł tutaj przebuduję. Już tutaj robimy wygładzanie. Pędzelek na full. Siła też full. O. Nawet pola tutaj trochę. Co by było ładnie. Dobrze jest, na razie. Ok, teraz tak. Znowu wracamy do torów. Tutaj na wprost, niech jadą. Nawet tak. Tutaj może faktycznie jakiś most albo tunel martwy. Tutaj, żebym nie zapomniał krzyżowego. Tutaj wbijamy i tutaj wbijamy już. Teraz tak, te tory wyprowadzę maksymalnie tutaj i połączę to tak, następnie tak. A teraz te. Co tu? Widoczność poszczególnych ikon na głównym ekranie można włączyć i wyłączać. Niesamowite rzeczy, nie? Czekajcie, czy ja jednak to dobrze myślę. Nie, no dobra, też wyprowadzę tutaj. O, i teraz. No. Ewentualnie ten tor zrobimy inaczej. Ten od razu niech się tutaj wtrynia. Tak, to jest przelot, więc on sobie tu od razu wleci. Ten tutaj. Natomiast tutaj musimy teraz wyjść. Nie tak. O. Coś mi nie gra. To tu wyprowadźmy na wprost. Podobnie z tym wyprowadźmy na wprost. O. O. Tutaj tak. Czy
Czekajcie, jeszcze faktycznie to muszę. To nawet może się uda. Tak dosyć. Te tory fajnie wyciągnąć. Tak na wprost. O, to w ten tunel. I to też już w tunel. Dobra. Dobrze. Jak widać, cały dworzec do przebudowy poszedł. A miało być tak pięknie. No nie przyklejaj mi się. Dobra, tu. Teraz wyciągam tu. O. Jest ok. Od razu. Krzyżówka. Tutaj nawet, a tu się nawet nie da. Tu się za ostro, ale dobra, nawet może być tak. A co tu mi się? Ja chcę to. Co tutaj zrobimy już w ten deseń? Za mocno tutaj, za mocno wyciągnąłem. To tak zróbmy. O, w ten sposób jest pięknie. Kurczę, jak to profesjonalnie wyszło. Teraz tak, sygnalizatorek. Jeden kierunek nie. To teraz tak z peronu wypuszczamy. Jeszcze tu. Tutaj będą te przelotowe, słuchajcie, to ja może jednak zrobię. Zobaczmy, jak nie dobrze. Tu zrobimy jednak jednokierunkowe. Muszą być jeden kierunek. I tak zrobimy. Albo już tutaj przed samym wjazdem na peron. O. Tutaj ustawiłem dwukierunkowe, ale już. Teraz tak, tutaj znowu jednokierunkowy, czy nie, no wiecie, o co mi chodzi. Jeszcze tu ustawię mimo wszystko dwukierunkowe na razie. Czuję, że nie za dobrze akurat robię w tym momencie, ale przetestuję sobie po prostu. Jak to będzie manglało. Tam są sygnalizatory. Tutaj jeszcze bym postawił jeden sygnalizator. Ale to jest nie dla tego toru. Dobra. O, tu chcę. Czy wszystko w ogóle mi się tu ładnie odhaczyło? Ładnie. Tutaj jedynie muszę tu zrobimy. Dobrze, jest krzyżowy, więc tu wjedzie, tu sobie pojedzie. Z tego toru tylko będzie miał problem. To muszę jeszcze z tego sobie zrobić ewentualną, bo tutaj nie zadziała. Ale tutaj możemy zrobić, jeżeli stąd będzie wyruszał, tu sobie przejedzie. I tutaj też wjedzie, a stąd tu pojedzie. No, przydałaby się tutaj jedna krzyżówka, ale obawiam się, że ja jej nie zmieszczę. Zbyt duża krzywizna, ale tu. No nie zmieszczę niestety, nie zmieszczę. Dobra, a tu? Chociaż nie, no tutaj działa. Też nie zmieszczę. Houston, we have problem. Very, very problem. No
to tutaj. Muszę zrobić przejazd na odpowiedni tor. No i fajnie, dobra. Mam nadzieję, że to zadziała. Dobrze, słuchajcie, teraz idziemy dalej. Dalej się zastanawiałem, czy Modlin mam na tą linię do Olsztyna wciągać, ale chyba se odpuszczę. Ja chyba puszczę tu prosto. Na razie w ogóle puśćmy czas. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj wszystko... Nie, no wszystkie linie się odpykały. Tutaj ludzie już wchodzą na peron. Ale dużo tych ludzi tu czeka. Tamtą, w stronę Augustowa. I Suwałk. A właśnie, ciekawe dokąd jadą. Jeszcze zerknijmy. Warszawa, Suwałki. Nie wiadomo dokąd jadą. Nieważne, ważne, że jadą. Dobra, teraz tak. Tutaj chyba jakieś tory były. Taka tutaj przesieka jest. To może skorzystamy z tych torów, a czy z tej przesieki, żeby tutaj już drzew nie wycinać. Szanujemy drzewa. Jakbyśmy tak dziabnęli. O. I tutaj mamy mławę. Stawiamy już stacyjkę, stacyjkowo nasze. Dwutorowe, 240 możemy tutaj dać może. O. Dobra. Desy stawiamy. Tutaj już jakieś wzniesienie, to chyba tutaj tunel pójdzie. Bo się nie będę bawił z pokonywaniem tego wzniesienia. Tutaj jest w miarę prościutko, więc do Mławy nie powinno być problemów z dojechaniem. Dobrze, tutaj wyciągnęliśmy. Teraz to już tylko wystarczy nam połączyć. Uwielbiam tutaj to budowanie tych torów, naprawdę to akurat jest fajne. Gorzej już z drogami, ale... No i dobra. I teraz tutaj jeszcze tylko się wepniemy w te oto. Jak to tu wygląda? To w ogóle jakieś nasypy tutaj, coś. No nic, przytulmy się na razie. Do tych. Tak, żeby one się tutaj nam zrównały. Jak widać, jest ok. Tutaj mi tylko nie wiem, czy... Jak tutaj prędkości? Wiesz, tutaj coś czuję, że to będzie zbyt duży zakręt. Dobra, na razie jadę i potem tutaj złagodzę ten łuk. Na razie pojedźmy dalej. Za daleko. O. Oczywiście automatyczny zapis, no bo jak żeby inaczej. Dobrze, tu wyrównujemy. O. Tutaj trochę jednak złagodzę.
tak już łuk idzie w drugą stronę, więc ja już... No jak widzicie, i tak jest. Zmniejszenie prędkości było. Dobra, teraz mamy... Tutaj nie wiem czemu jeszcze na 107 mi zwalnia. Dobra, to jeszcze tutaj dajmy. Tylko kurde, za dużo on. Dobra. To ja podjadę sobie dotąd. I stąd już wyjdę łukiem. Dobra, teraz jest pełne 120. No i jest fajnie. Mamy mławę podpiętą. Idealnie. Teraz tutaj dajemy... na rozjazdy różne jakieś tam ewentualnie. I tutaj tunel będzie można zrobić już ładnie. Dobra, tylko się zastanówmy, gdzie w Olsztynie zrobić stację. Tutaj jakoś może machnę. Tutaj na tym wzniesieniu, w tym miejscu. Dobra, gdzie są stacje? Budynki. No chyba, że tu. Ja bym tak trochę niżej pierdyknął. Czekajcie jeszcze na Bartoszyce, jak tutaj wystrzelić. Dobra, mniej więcej tak wystrzelimy. Dobra. Tutaj pod tą drogą może uda się zrobić tunel. Ja chcę tu na wprost. O. Ale też tunel trochę oddalimy od samej stacji. Dobra. I to na wprost. O, żeby nie było. Niech będzie. Ja tutaj jakoś spróbuję wyjść tutaj i pojechać tutaj. O. O ja pierdzielę, tu jeszcze trzeba trochę obniżyć. Okej. Normalnie ta mapa tunelami stoi. Teraz delikatnie, słuchajcie. Kurde, same tunele. Jak zrobię na... O, ale nie, ja teraz tunel na wprost możemy pierdyknąć. Dobrze jest. I tutaj wjedziemy w tunel. Idealnie. Tak właśnie sobie wymarzyłem to. Czekajcie, tutaj teraz tak. Chyba będzie. Dobra, mamy to. No i jesteśmy w Olsztynie. Myślę, że idealnie tutaj to wszystko zostało ogarnięte. Nie mogłem sobie tego lepiej wymarzyć. Dobrze, tutaj sobie... O. Wygładzimy fajnie. Tutaj też można sobie wygładzić trochę. Potem ogarnę, może w następnym odcinku ogarnę tutaj już bubusy. Tutaj też będzie wesoło. A, ale w Bartoszycach mieliśmy już zakończyć. Ale tutaj myślę zrobię ten dworzec. I w
wtedy tutaj jeszcze na Giżycką miałbym wtedy fajny wypad. Postawimy normalnie, mimo że to będzie dworzec końcowy, to ja tutaj postawię w miarę, czy w miarę, postawię taki dworzec przelotowy. O, w ten deseń. Dobrze. Tutaj prowadzimy na wprost tory na razie. One potem tutaj odbiją w stronę Giżycka. A, tu w ogóle one muszą skręcić. I wiecie co, mimo wszystko damy na wprost. Tutaj chyba trochę za mocno wykręciłem. Dajmy to na razie na wprost. Tylko tu już na most się chce, kurde. Dobra, inaczej. Z tym cofnijmy się tu. Zobaczymy, co dalej wyjdzie z tym tematem. O. Teraz z tej strony też trochę na razie tą drogę zburzę. Całą tą drogę zburzę. Tutaj na razie na wprost. Wiecie co, tu chyba mimo wszystko ja zrobię most. Nie będę taki stawiał tutaj takiego wału. Tak, tutaj zrobimy most. Taki fajny, taki wielki kratownicowy most. O, normalnie sztos. Dobra. Z 10 minut. No. Wybudowane. Także mamy linię. Nawet fajnie ona wygląda tutaj. Saleci. I jesteśmy w Bartoszycach. Teraz tylko zrobię tutaj infrastrukturę jeszcze obowiązkową, czyli krzyżówki, jakieś te sygnalizatory. Chociaż na razie tak tu będzie jeden pociąg tylko kursował. Ok. Olsztyn. Jeśli chodzi o Olsztyn, to jeszcze potem stąd ewentualnie można faktycznie tutaj na Ostrołękę, Łomżę i do Białegostoku z Olsztyna tutaj zrobić linię. Więc ja się na razie nie ograniczę tylko do przelotówki takiej typowej. Zrobimy tu krzyżówki na każdym z... Sieć trakcyjna, tak. Sygnalizatory, jeden kierunek, nie. Także tutaj w tunelu. Jeszcze tutaj muszę to zrobić. Na wszelki suczaj. No, zapis.
Niech się zapisuje szybciej. No już, dobra. Mamy sygnalizator. Tutaj to już będzie typowy przelot, więc też nie będę szalał już z krzyżówkami. To nawet za przejazdem kolejowym. Tutaj zrobimy. Dobrze, słuchajcie, to teraz tak robię. Linię. Może tutaj w Bartoszycach, kurde, trzeba będzie postawić jakąś lokomotywownię. Budynki. Może w ten sposób. Wygładzę teren na wprost. Tu nie chcę wyrównać. Jakoś się to spróbuję wpiąć, ale chyba się tak nie uda. Co niestety mnie nie cieszy. Spróbuję tą krzyżówkę, wiecie, tak zrobić. Z tej krzyżówki wyszło, on też się tak nie da. Zaraz, to znaczy. O, to zrobimy to tak. I stąd. Może jakoś tutaj. No dobra, to zrobię to trochę nie w... Nie, no musi się dać. O! No co się nie da, jak się da. Tutaj tak i mamy już problem z głowy. Teraz tutaj sygnalizatorek, jeszcze jeden niekierunkowy, taki wyjazdowy z lokomotywowni. Mamy w Bartoszycach piękna... Węzeł, znaczy węzeł, nie węzeł, ale takie miejsce, zaplecze kolejowe. Teraz robimy linię. To ruszymy od Bartoszyce, Olsztyn, Mława i Warszawa. Będzie takie Intercity Mazury. O, idealnie. Dalej będzie Mława, Olsztyn i mamy Bartoszyce. Dobra, tu zrobimy Intercity. Warszawa, Bartoszyce. To możemy jeszcze tutaj dać. Nie. Olsztyn, Bartoszyce. O. Teraz kupujemy Ciaponga. Jeszcze są jakieś takie fajne doszły, te jednak parowe, więc może zobaczmy jakieś... O kurde, jaki fajny klas. O, tu mamy polską lokomotywę parową, no to ja bym ją wziął. Data budowy od 1946. Słuchajcie, dobierzemy taką polską, naszą TY42, może 120, a 120 niech będzie. I do tego bierzemy pasażerski. Jaką to jeszcze prędkość osiąga? 80. Może być. Wagony towarowe, pasażerskie. To 80 jakiś wagonik. Tutaj setka, to jest 120.
Może ten. Czteroosiowy ciężki wagon ekspresowy z dwoma wózkami. Będzie się trochę nudził, bo my tylko mamy 80. Dobra, bierzemy takie trzy wagony. Wystarczą w zupełności. Wypuszczamy na Warszawę, Olsztyn, Bartoszyce. Jedzie, jedzie, także zapraszam na podróż z Mazur do Warszawy. Piękny ten, prawda? Zrobię jeszcze pauzę. Miniaturę może machniemy sobie. Akurat będzie na... O! Wjeżdżam na stację Bartoszyce, a ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się więc cieplutko, zostawcie łapkę, pomoże to zasięgom. Jeżeli jeszcze napiszecie coś w komentarzach, to w ogóle będę przeszczęśliwy. No i co, widzimy się w następnym odcinku z serii Transport Fever. Taką mam przynajmniej nadzieję. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego, a ja zostawiam was w trasę. Życzę szerokiej drogi.